No i stało się, moi drodzy. Wczoraj na Showcase poznaliśmy nieco nowych gier i przede wszystkim cenę oraz datę premiery nowego PlayStation 5. Do ceny przejdziemy w dalszej części filmu. Najpierw podsumujmy sobie w kilku zdaniach całe wydarzenie, bo naprawdę było na czym zawiesić oko. Na początek powiem, że grafika w prawie wszystkich przedstawionych grach mnie zachwyciła. Jak na początek generacji, to gry będą wyglądały wręcz niesamowicie. Szczególnie jeżeli mówimy o Demon's Souls, Nowym Kodzie czy Final Fantasy. One przyciągały wzrok, no ale niestety jak wszędzie i tu pojawiły się zgrzyty. W potoku tych pięknie wyglądających gier trafiło się takie Hogwarts Legacy, które mocno będzie swoją stylistyką przypominało Fable, a która to stylistyka no, średnio mi odpowiada. Ale i tak nic nie przebije średniości, jaką widać było w grze zapowiadanej na tak nowoczesną i zaawansowaną, że nie odpaliłaby jej obecna generacja konsol. Tak jest, mówię to oczywiście o Resident Evil Village, którego zarówno modele, jak i otoczenie przypominało bardziej The Last of Us 2 czy Red Dead Redemption 2 niż pokazanego wcześniej Finala, którego niektóre redakcje akurat się czepiają za jakość grafiki, ale chyba na tę część akurat spadła im jakość wideo na YouTube i nie zobaczyli zbyt ostrego obrazu. No bo akurat Final jest jedną z ładniejszych gier, jakie pokazano, moim zdaniem przynajmniej. Moją ukochaną natomiast przyciągnęło przed ekran komputera Hogwarts Legacy. Jako, że jestem mega fanką Henryka Garncarza, dla niej będzie to gra idealna. Otwarty świat, czarodzieje, ważenie mikstur, te wszystkie fantastyczne zwierzęta. No, dla niej to jest raj. Ja ogram ją z ciekawości, bo gameplay wyglądał całkiem spoko. A skoro będzie w domu, to i tak najpewniej w wersji przedpremierowej, ona mi nie podaruje tego, jeżeli nie kupimy, to szkoda by było nie skorzystać. Mocno zaciekawił mnie zwiastun nowego Five Nights at Freddy's. Wyglądał na pełnoprawny symulator chodzenia, w którym będziemy mieli dwie główne postaci i te ikoniczne już straszące mechatroniki. A moim zdaniem we wszelkich przedstawieniach i omówieniach tego showcase ta gra jest mocno pomijana. Niesłusznie, bo wygląda naprawdę bardzo ładnie i bardzo ciekawie. Zobaczyliśmy też w akcji Milesa Moralesa w stroju pająka. Plątek mi się zjęzał. Gra faktycznie będzie po prostu rozwinięciem wszystkiego, co znaliśmy z Marvel Spider-Man z PS4. Ale to dobrze, bo przy tej grze akurat bawiłem się świetnie. I szczerze to myślę, że czy nie przejść jeszcze raz tego pierwszego Spider-Mana na streamach tu na YouTubie. Mam nadzieję, że miałoby to jakąś oglądalność. Akcja kontynuacji dzieje się rok po wydarzeniach z poprzedniczki i przynajmniej epizodycznie Miles wydaje się już w pełni opanował swoje pajęcze zdolności i bez większego problemu kopie tyłki z Wallą na swojej drodze. Wisienką na torcie oczywiście był króciutki teaser God of War Ragnarok, ale o nim tak naprawdę nie wiadomo nic poza tym, że będzie. Warto wspomnieć, że na pokazie mogliśmy zobaczyć też takie gry jak Call of Duty, Black Ops Cold War, remake Devil May Cry 5 i o mój Boże, czemu generacja musi zaczynać się od remake'ów? Czy... Uwaga, uwaga! Tak, zapowiedź Fortnite'a na PS5, największy hit, kurde, całego showcase. Tak czy inaczej, Sony zaprezentowało też, co na początku generacji czeka subskrybentów PS Plusa. I tu jest, moi drodzy, na bogato, bo na start generacji w Plusie dostaniemy całkiem sporą paczkę gier z czwórki, w tym takie perełki jak Detroit Become Human, Persona 5, The Last of Us czy ostatni God of War. Mimo, że w żadnym wypadku nie jestem fanem płacenia za coś w nieskończoność, to trzeba przyznać, że będzie grubo i to jest całkiem ciekawa odpowiedź Sony na abonament Game Pass od Microsoftu. Naprawdę jest to ciekawa opcja. No i oczywiście, creme de la creme, poznaliśmy też ceny i datę premiery konsol.
Jest to coś, na co wielu fanów, w tym oczywiście moi przyjaciele z gry Fangames, pozdrawiam serdecznie, czekali z niemałą niecierpliwością. Tu muszę z satysfakcją powiedzieć, że miałem rację w swoich przewidywaniach z 5 czerwca. Film, w którym to mówiłem, jest w kartach, jeśli ktoś chciałby sprawdzić, to zapraszam. Przewidywałem wtedy, że konsole będą kosztować między 2300 a 2500 zł. I proszę, jak ładnie pykło. Xbox Series S, boże, kto wymyśla te nazwy, kosztuje 2249 zł. Młodsza wersja Series S, XS, może brzmieć podobnie, to wydatek 1300, jak dobrze pamiętam, bo w tej chwili nie mam tego w notatkach. Natomiast PS5 w wersji swojej tej dużej, normalnej, będzie kosztowało 2300 zł bez tej jednej złotóweczki. Wersja Digital, czyli nie taki kastrat jak SK, tylko pełnoprawna konsola, jedynie pozbawiona napędu, to koszt 1849 zł. Więc nie taki diabeł straszny, jak o nim plotkowali. I będziemy mogli wymienić swoje konsole w bardzo przyzwoitych cenach. Jeszcze, moi drodzy, tutaj wtrącę, bo widzę, że dzisiaj, dzień po tym showcase, rozgorzała dyskusja na temat cen gier na kolejną generację. Ja wiem, że Sony zaprezentowało ceny na poziomie 80 euro, ale ceny są lokalizowane. I słuchajcie, nikt przy zdrowych zmysłach, moim zdaniem, nie puści ceny 350 zł na Europę Wschodnią. A to dlatego, że cena, że siła nabywcza w naszym regionie jest sporo niższa niż w Europie. Ceny gier pójdą w górę, oczywiście, ale nie będzie to moim zdaniem więcej niż 280 zł. To jest kolejne moje przewidywanie. Mam nadzieję, że znowu się to potwierdzi. Ale z ekonomicznego punktu widzenia, na tyle, na ile się znam na ekonomii, to podniesienie ceny tak dużo, to znaczy do poziomu 350 zł, spowoduje zbyt dużą obniżkę w sprzedaży i spowoduje zbyt duży spadek przychodu ze sprzedaży gier. A trochę nie o to chodzi. Moim zdaniem gry nie będą kosztowały więcej niż 280 zł. Mówię. I będę cytował swoje słowa. Czy się pomylę, czy będę miał rację, to zobaczymy. Gdzie to ja byłem? Aha, PS5 zadebiutuje w Polsce oczywiście już 19 listopada, czyli dokładnie w dzień premiery Cyberpunka. Zamówienia przedpremierowe, o ile się nie mylę, można już składać, więc każdego zainteresowanego odsyłam do sklepu. Ja na premierę konsoli nie kupię, bo zabraknie hajsiwa. No chyba, że macie ochotę mi się do tej nowej konsoli troszeczkę dorzucić, to wiecie, na dole w opisie jest mój PayPal. W końcu 3 listopada mam urodziny, więc tego no. Tak! Tak czy inaczej, to już wszystko w dzisiejszym materiale. Przypominam jeszcze o świętej trójcy YouTubera, czyli sub, like, komentarz. Ja nazywam się Marcin i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!